Szczęść Boże, kociaki, z tej strony Jana Jamek. No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie sprawdzimy, ile jest wszystkich graczy na Blockstar Planet na całym świecie. Po prostu sobie będziemy chodzić po serwerach i sprawdzać, ile tam jest ludzi, a potem do siebie to wszystko dodamy. Niestety nie znalazłem takiego wyniku w internecie, więc sobie to dzisiaj sprawdzimy. Także jeśli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam was do oglądania. A więc zaczniemy sobie od najsławniejszego serwera Blockstar Planet, czyli tego polskiego. Będę sobie wszystkie wyniki zapisać w notatniku na telefonie. No a teraz sobie sprawdzimy, ile tutaj jest ludzi, więc uwaga, uwaga. Ile? 297 519? Jakby co? Ja myślałem, że jest ich znacznie więcej, ponieważ kiedyś chyba było 500 tysięcy, a teraz tak nagle jakby co 200 tysięcy ludzi się usunęło, czy coś takiego? Ja nie wiem jakby o co tutaj chodzi, ale okej, ponieważ jakby też na innych serwerach będzie jeszcze mniej. Teraz sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda na szwedzkim serwerze. Nigdy na takim nie grałem, więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, ale chyba tutaj nie będzie za dużo ludzi, no bo są tutaj tylko dwie osoby w Nexusie, no właśnie tak myślałem. No więc dobra, teraz sobie wejdziemy w High Scores, czyli top listę, no i ciekawie, dobra. 8490 graczy. No okej, myślałem, że będzie mniej, ale i tak jest nawet dosyć mało. Lecimy sobie z serwerem norweskim, tutaj to też jest chyba trochę więcej osób, ale sobie możemy zobaczyć, ile jest ludzi w Nexusie. No aż 4 osoby, no trochę więcej niż na szwedzkim, a tutaj jakaś osoba z 2018, no więc całkiem nieźle. Ale sobie zobaczymy, ile jest normalnie całkowicie ludzi w High Scores. No i tak, 8296, no jakby spoko, jeszcze mniej niż na szwedzkim, nie spodziewałem się tego, ciekawie. Jestem ciekaw, jak wyglądają tutaj parkury w topce i tak, dobra, ominiemy sobie to jakby szkolenie. No i spoko, głównie wszystkie parkury z polskiego serwera, no więc też dosyć mały serwer. Oto serwer finlandzki, w ogóle nawet nie wiedziałem, że taki istnieje, no więc ciekawie, ale tutaj jest chyba nawet całkiem sporo ludzi w Nexusie, aż sobie możemy sprawdzić, ile ich tutaj jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli jest 11 osób w Nexusie. Myślałem, że będzie znacznie mniej, czyli też gdzieś tak z 3, 4, tak jak było w poprzednich serwerach, no ale teraz sobie sprawdzimy, ile jest całkowicie w High Scores, no i 16956, nawet całkiem mało, ale jak normalnie na 11 ludzi w Nexusie, to całkiem sporo. Witajcie moje arabskie kociaki na tureckim serwerze Blockstar Planet, tutaj sobie zobaczcie, że naprawdę on jest chyba duży, ponieważ gra tutaj całkiem sporo osób, możemy sobie to sprawdzić, po prostu wow, ale tutaj jest dużo ludzi w Nexusie. Dobra, sobie teraz lecimy do High Scores, ja w ogóle nie rozumiem tureckiego, ale przynajmniej rozumiem te ikony. Po prostu 71802, no naprawdę szok, to jest praktycznie dwa razy mniej niż na polskim serwerze, więc gratulacje Arabowie, ja w ogóle nie wiedziałem, że wy tak lubicie Blockstar Planet. Buenos dias, to jedyne zdanie, które umiem powiedzieć po hiszpańsku, a chyba nawet nie wiem, że to jest po hiszpańsku, ale właśnie teraz jesteśmy na hiszpańskim serwerze i tutaj też jest całkiem sporo ludzi w Nexusie, tutaj sobie zobaczmy, no i też naprawdę bardzo dużo, więc ciekawie, teraz sobie lecimy do High Scores, już tutaj klasycznie w ogóle nie znam hiszpańskiego, Mayores Puntais, 21524, jakby myślałem, że będzie więcej, ale nawet spoko, w ogóle wow, pierwsza osoba w topce ma 108 level, więc no normalnie gratulacje, bardzo fajnie. Witam na serwerze kanadyjskim, gdzie właśnie ludzie piszą coś o Fortnite i Justinie Bieberze. Przy swoją drogą według mnie flaga Kanady jest bardzo fajna, ponieważ jest na niej taki bardzo ładny listek. No i po prostu dla mnie to jest fajne, mi się to podoba. Możecie napisać, czy wy lubicie flagę Kanady. No i teraz sobie wejdziemy w High Scores. No i tak, 11 tysięcy ludzi, no a jest tak sporo ludzi w Nexusie. Gdzieś tak chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nieźle, dobra jakby. Myślałem, że będzie trochę więcej, jak patrząc, że tutaj jest tyle ludzi w Nexusie. No ale dobra. Guten Morgen, meine Katze, czyli dzień dobry, moje kochane kociaki, to właśnie znaczy po niemiecku. Taka ciekawostka o mnie, kiedy się uczyłem języka niemieckiego. No a teraz jesteśmy na niemieckim serwerze, no i sobie zobaczymy, ile jest tutaj właśnie ludzi w sumie. Jest ich nawet całkiem tutaj dużo w Nexusie, nie spodziewałem się tego, ale mi się wydaje, że będzie tutaj też sporo, jakby całkowicie. No i sobie teraz to sprawdzimy. Tylko 25 tysięcy? Myślałem, że może z 50 tysięcy będzie, no ale tak mało, no trochę słabo. Po prostu myślę, że też tak jest, ponieważ ta gra trochę umarła i ludzie trochę poodchodzili i sobie pousuwali konta. No ale ja mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie popularna. Przenosimy się teraz do Australii, a raczej na australijski serwer. Nie widzę tutaj za dużo ludzi, chociaż w sumie możemy sobie sprawdzić, ile ich tutaj jest. No dwie osoby, troszeczkę malutko, ale sobie zajrzymy do High Scores i zobaczmy, ile jest ludzi na całym serwerze. 3489, no naprawdę bardzo mało, chyba najmniej jak dzisiaj mieliśmy. No i najwyższy level w topce to jest setny, a następny tutaj to jest 92 na czwartym miejscu, no więc jak dla mnie trochę słabo. Słyszałem, że serwer nowozelandzki praktycznie nie żyje, ale że normalnie aż tak tutaj chyba w ogóle nie ma nikogo w Nexusie. Dobra, może są trzy osoby, ale tak naprawdę one są chyba wszystkie z Polski, ponieważ słyszałem, że tutaj gra bardzo mało ludzi. I sobie możemy w sumie to sprawdzić w High Scores 2338. No i to jest chyba normalnie najmniej ludzi na jakimkolwiek serwerze, na jakim widziałem. No więc naprawdę bardzo fajnie, tutaj jakiś Poland Likes You i tutaj do parkourów i tam jeszcze jakiś Wojtek.pl. No więc tutaj generalnie bardziej grają Polacy niż Nowozelandczycy.
A oto i serwer USA i tutaj już gra chyba trochę więcej osób niż na serwerze nowozelandzkim. No i muszę przyznać, że nawet całkiem sporo. Sobie zobaczmy, ile tutaj jest w Nexusie. O rany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż 16 osób chyba, jeśli się nie mylę. No to jest naprawdę bardzo dużo. No sobie zobaczmy, jakby tutaj w wynikach w topie, ile jest tutaj ludzi. 123 tysiące? Normalnie jak, po prostu jak? To jest chyba drugi najbardziej popularny serwer na Blockster Planet. Ja myślałem, że tutaj będzie 20 tysięcy, albo 10 tysięcy, może 15, a tutaj aż 123? No normalnie ja jestem w szoku. Jeśli się nie mylę, to właśnie się znajdujemy na serwerze Wielkiej Brytanii, też ma normalnie taką charakterystyczną flagę. No i jak zauważyłem, jest bardzo dużo serwerów takich anglojęzycznych, czyli po prostu na takich, którzy ludzie mówią po angielsku, jakby wszystko jest po angielsku. No i też zobaczcie, że tutaj jest całkiem sporo ludzi normalnie. Myślałem, że będzie tutaj mniej, ponieważ w ogóle nigdy nie grałem na tym serwerze, no ale jak się okazuje, jest nawet całkiem sporo. A teraz sobie zobaczymy, ile jest ich całkowicie. 23 041. No to jest nawet całkiem sporo, na niektórych serwerach jest naprawdę bardzo mało w porównaniu z tym wynikiem, no więc jest nawet okej, według mnie. Teraz sobie obczajmy serwer holandzki, na którym tutaj przed chwilą była jakaś taka bardzo dzika impreza. No i jak możecie zauważyć, jest tutaj też całkiem sporo ludzi. No więc po prostu tak, więc sobie też możemy zobaczyć, ile jest jakby ich tak jakby całkowicie w topce. 26 164, myślałem, że będzie trochę więcej, jakieś 50 tysięcy albo 40 tysięcy, ale nie 26 tysięcy, no tak trochę mało. Ale przy okazji, jak już tutaj jestem, to pozdrawiam Ender X Fury. Kolejny anglojęzyczny serwer, teraz chyba irlandzki, jeśli się nie mylę. No i zobaczcie, że tutaj jestem sam w Nexusie. Normalnie nikogo tutaj nie ma, tutaj przez chwilę była jakaś osoba, ale jestem tutaj całkowicie sam, to nie jest żaden błąd. Jestem sam w Nexusie. No ciekawe, jestem ciekaw, ile tutaj jest ludzi. Może gdzieś tak z 2265. No naprawdę bardzo mało. Ja myślałem, że będzie jeszcze tak jakby troszeczkę więcej, ale zobaczcie, jak tutaj jest mało, więc no bardzo mało graczy tutaj jest. Teraz lecimy sobie na serwer duński, no i tutaj widać, że gra sobie trochę osób, nie jest ich dużo, ale też nie jest ich mało, więc sobie zobaczmy, ile jest ludzi w Nexusie. No i mamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, mamy sobie tutaj poza mną 7 osób, no i jest, mogłoby być trochę więcej, no ale mało też w sumie nie jest, więc sobie zobaczmy, ile jest ludzi w Hikescores. 4014, no nieźle, jakby nie jest to, tak samo jak w Nexusie, nie jest to mało, ale dużo też nie jest, no ale tak, możecie też napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Teraz lecimy sobie z serwerem francuskim. Pamiętam, że kiedyś miałem tutaj konto, no ale tutaj jest dużo graczy. Zobaczcie sobie, że naprawdę w Nexusie tutaj jest no całkiem nieźle. Sobie zobaczmy, ile tutaj jest ludzi. No i nawet sporo, już nie będę sobie tutaj liczyć, bo nie ma po co. Ale sobie zobaczmy w Hikescores, ile tutaj jest normalnie graczy. 60 tysięcy? No naprawdę świetny wynik jak dla mnie, ponieważ niektóre serwery to tam ledwie dociągają po 20 tysięcy, no a ten aż 60. I maksymalny level to 111. No więc jak dla mnie naprawdę szok. Więc po prostu gratulacje dla Was, Francja, że jesteście tacy żywi i macie takie wysokie levele tu. No i z moich obliczeń wynika, że w Blockster Planet gra 705 osób i 635. No i dla mnie to jest trochę słaby wynik, ponieważ według mnie powinno być gdzieś tak z milion, no ale poczekamy, a może kiedyś gra się doczeka takiego wyniku. Ale nie uciekajcie, zostańcie jeszcze na chwilę, ponieważ chcę Wam powiedzieć o bardzo fajnej aktualizacji, która dzisiaj doszła do Blockster Planet. Oto kolekcja Promenada Portowa. Choć kojący dźwięk fal i sporadyczne odgłosy map są bardzo odprężające, czasami człowiek chce, żeby działo się trochę więcej. Moja najnowsza kolekcja na pewno Ci z tym pomoże. Przegarnij najbardziej stylowego psa na świecie, Lunę. Przemierzyj wąskie uliczki na własnym skuterze. Rusz do bitwy z pistoletem maszynowym, albo się zniszczenie za pomocą złotego pistoletu. Nie zapomnij trzonów o gadżetach, pizzy i lodach. Co Ci się spodoba najbardziej? No i właśnie to jest szokujące, ponieważ mamy sobie tutaj taki skuter, bronie, jeszcze takiego zwierzaczka fajnego i sobie możemy to wszystko zakupić, więc sobie lecimy, sobie kupimy ten skuter. Naprawdę fajna jest ta część dolna jakaś taka. Jeszcze mamy sobie taki, wow, normalnie to siedzi nam taki jakby piesek tutaj. Naprawdę, ale mega, wow, ale to jest fajne. Ale kozackie, naprawdę jeszcze piesek sobie tak tutaj z nami jedzie i sobie właśnie jeszcze go kupimy. Aż 300 diamentów, no po prostu trochę dużo jak dla mnie, ale sobie wydam, bo i tak nie mam nawet w sumie na co. I zostawię sobie to tak jak jest. No i sobie dajmy może, nie wiem, jak już sobie zostawimy Luna, to już niech będzie. No i dobra, nawet fajnie sobie skacze ten piesek, bardzo ładne. No i dobra, myślę sobie, że już broni nie będziemy testować, więc już chyba będzie z dzisiejszego odcineczka na tyle, moje kochane kociaki. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i że taki teścik był dla Was ciekawy, w sensie jakby taki eksperyment, ile jest ludzi na Blockster Planet. Dlatego też zostawcie subika i łapkę w górę i jakiś fajny komentarz. No a ja dziękuję już Wam za oglądanie, no i pa, pa!